Podzwonku. Rozmowy z ciałem. Pedagogicznym. Dzień dobry i dobry wieczór. Z tej strony Kasia Pijanowska, a to jest dziewiąty odcinek podcastu Podzwonku. Tym razem porozmawiamy o błędzie. O tym, jak dostrzec w nim szansę na rozwój. O tym, jak wykorzystać do tego informację zwrotną oraz ocenianie kształtujące. Zapraszamy. Naszą rozmówczynią jest Wiesława Mitulska, wieloletnia nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, terapeutka pedagogiczna, edukatorka, mentorka i trenerka, autorka materiałów edukacyjnych i webinarów. Pracowała z dziećmi bez ocen, podręczników i ćwiczeń według autorskiego programu Ruch, Zabawa, Nauka. Pasjonuje ją praca metodą projektu oraz wprowadzanie dzieci w świat myślenia wizualnego. I innych strategii skutecznego uczenia się. Jest autorką bloga o tematyce edukacyjnej Mamy w planie kodowanie oraz strony dla rodziców i nauczycieli Pomysłowa Szkoła Domowa. Współpracowała z Centrum Edukacji Obywatelskiej w zakresie wprowadzania oceny kształtującej i OK zeszytu. Piesiu, witam Cię serdecznie. Bardzo się cieszę, że z nami jesteś. Dzień dobry. Bardzo mi miło. Możemy też powiedzieć dobry wieczór, bo nie wiadomo, kiedy nasi słuchacze nas słuchają. Dobry wieczór, dzień dobry, dobry wieczór. Wiesiu, ja chciałabym zacząć od takiego pytania: czy lęk przed popełnieniem błędu jest cały czas obecny w szkole? Myślę, że jest obecny, chociaż świadomość nauczycieli, świadomość dzieci zmienia się, ale ciągle jeszcze obserwuję. Takie sposoby pracy z dziećmi, które nazwałabym przyłapywaniem dziecka na błędzie, bo wszelkie sprawdziany tak są konstruowane czy testy są tak skonstruowane, że jeżeli dziecko popełnia błąd, to ten błąd się zaznacza, błąd krzyczy wręcz, często na czerwono jest podkreślony. I taki sposób pracy z błędem powoduje, że dziecko zaczyna się wstydzić tego, że błąd popełniło, zresztą często już tak przychodzi nastawione z domu że błędy są czymś złym, błędów się należy wstydzić, błędów należy unikać, a czasami wręcz takie podejście powoduje, że dziecko próbuje oszukać, czy też nie pokazać, że czegoś nie rozumie, nie umie, bo boi się, że jeżeli popełni błąd, to to spotka się z jakąś złą oceną. Czyli myślę, że jeszcze dużo, dużo mamy do zrobienia, choć zaczyna się troszkę poprawiać, Sytuacja pracy z błędami. Już coraz więcej osób myśli o tym, żeby nie podkreślać dziecięcych błędów, żeby inaczej trochę zaznaczać, jeśli coś się popełniło źle. No i ja też na swojej nauczycielskiej drodze wiele, wiele rzeczy wypróbowałam, wiele błędów popełniłam, ale też myślę, że dzięki tym błędom mogłam poprawić swoje sposoby pracy z dziećmi. Do nauczycielskiego błędu jeszcze wrócimy, ale zanim o tym, czy nauczyciele mogą w szkole popełniać błędy, chciałabym cię zapytać, bo powiedziałaś o podkreśleniu na czerwono, że błędy krzyczą. Czy zmiana z czerwonego na zielony coś zmieni w odczuciu, kiedy ten błąd jest podkreślony w sprawdzianie? No nie, kolor tutaj chyba nie ma znaczenia, choć oczywiście czerwony kolor powoduje, że jest to taki krzyczący błąd bardziej widoczny, ale sam kolor tutaj nic nie wnosi. Ja myślę, że samo zaznaczanie dzieciom błędów nie powoduje, że dzieci już w tych podobnych zadaniach błędów nie popełnią. To jeszcze nic nie znaczy. Myślę, że powinniśmy wypracować taki sposób, który spowoduje, że dziecko zauważy ten swój błąd. Niekoniecznie to musi być podkreślenie, ale dziecko zauważy swój błąd. No a potem pokażemy dziecku, że Poprawa błędów, praca z błędem powoduje, że ono zaczyna coś lepiej rozumieć, zaczyna coś lepiej umieć, czy też zapamiętuje to, w czym wcześniej popełniło błąd i będzie to praca pomagająca dziecku w przyszłości takich błędów nie popełnić, choć oczywiście dla mnie błędy są ok. Od razu mogę powiedzieć, w jaki sposób ja pracowałam z błędem. Bo wypracowałam sobie taki sposób, i dzieci też to bardzo dobrze przyjęły, że jeżeli już pracę pisemną jakąś poprawiałam, jeżeli chciałam dzieciom napisać informację zwrotną, to wszystko to, co w pracy było dobrze, podkreślałam zieloną linią. Miejsca, w których dziecko zrobiło błędy, zostawiałam niepodkreślone, zostawiałam puste. I w momencie, kiedy przynosiłam dzieciom pracę, już takie poprawione z informacją zwrotną, to dzieci wiedziały, że trzeba popatrzeć, w których miejscach jest to puste, zostawione miejsce i musiały domyślić się, na czym ten błąd polega. Jeżeli to była ortografia, jeżeli jakiś wyraz był napisany niepoprawnie, to dzieci bardzo szybko się domyślały, o co tutaj chodzi. Trudniej było dzieciom domyślić się, że na przykład w tym miejscu trzeba... Zakończyć zdanie, a zacząć nowe zdanie, albo wyraz jakoś niepoprawnie użyty, ale czas na pracę z błędem to był czas, kiedy razem nad tym pracowaliśmy. I nie dawałam tego nigdy dzieciom do domu, ale ani też nie zostawiałam dzieci samych z tą pracą, tylko w momencie, kiedy dzieci poszukiwały tych swoich błędów, ja byłam z nimi, pomagałam, tłumaczyłam, a dziecko, które znajdowało błąd i wiedziało, jak poprawić, to już z samego tego faktu odczuwało satysfakcję. Zawsze zresztą dzieciom mówiłam, że są detektywami, którzy poszukują błędy, i to myślę, że powodowało, że jeżeli dzieci dostawały poprawione przeze mnie prace, to one czekały na to z, raczej z podekscytowaniem, z radością, a nie ze strachem, ile tam w tej pracy zrobiło błędów. Ja słyszę o metodzie, która była już dzieciom dobrze znana, czyli bycie detektywem i szukanie własnych błędów. Od czego w ogóle zacząć pracę? Czyli jak. Rozpocząć pracę nad nowym myśleniem o błędach z dziećmi w szkole? Mm -hmm. To jest, myślę, praca dwutorowa. Z jednej strony pracuję z dziećmi, pokazując im, że błędy są czymś, czego nie powinny się wstydzić, ale błędy są czymś, co powoduje, że możemy czegoś nowego się nauczyć że to jest taka wskazówka, nad czym trzeba popracować, a z drugiej strony musimy pracować z rodzicami. Bo oni właśnie mają to, o czym mówiłyśmy na początku, że wstydzą się błędów i wstydzą się również błędów popełnionych przez ich dzieci. Ja miałam taką zabawną sytuację w czasie pandemii, kiedy na samym początku i nie mieliśmy jeszcze narzędzi do tego, żeby łączyć się z dziećmi, jeszcze nie, nie mieliśmy teamsów. Wypracowałam sobie z moimi rodzicami, z moimi pierwszakami taki sposób, że rano zawsze opisywałam sytuację edukacyjną rodzicom. Na Messengerze rodzice czytali tą sytuację dzieciom, opowiadali co dziecko ma zrobić, a potem prosiłam, żeby rodzice przysyłali mi zdjęcia prac dzieci. Dzieci miały pracować samodzielnie. I pewnego razu dostałam zdjęcie pracy, a za chwilkę mama napisała do mnie taki tekst: Ja bardzo panią przepraszam, że przysłałam pani taką pracę z błędem. Nie zauważyłam, powinnam najpierw sprawdzić. I to mnie bardzo uderzyło, ale też pomogło mi zrozumieć, że rodzice nie wiedzą po co mi ten błąd. Musiałam z rodzicami popracować, żeby im pokazać: słuchajcie państwo, ja potrzebuję tych błędów, żeby wiedzieć, co mam dalej z dziećmi robić. I gdybym dostawała same poprawione prace bez błędne, no to właśnie jaki sens by miała dalej moja praca. I dlatego uważam, że to wszystko trzeba również pokazywać rodzicom. Po co nauczycielowi błąd? Po co dziecku błąd? Wiesiu, to co mówisz, to mi się dokładnie składa w moje odczucia. Myślę, że te dzieci w twojej pierwszej, drugiej klasie to są dzieci takich rodziców jak ja, czyli osób, które w latach 80. i 90. chodziły do szkoły. I mi błąd kojarzy się z czerwonym długopisem i jedynką. Więc ja, robiąc pracę domową jako dziecko, szłam potem do mojej mamy i mówiłam: Mamo, sprawdź moje wypracowanie. Poszukaj moich błędów. I moja mama mnie w tym wspierała i oddawałam taką czystą, poprawioną, sprawdzoną w tym pierwszym odruchu przez moją mamę, dlatego że bałam się nie wiem czy to jest to słowo czy się bałam chciałam dostać piątkę, chciałam wypaść dobrze, a nie chciałam pójść do szkoły i pokazać, że ja czegoś nie wiem, nie potrafię tego zrobić. Nie miałam odwagi powiedzieć mojej nauczycielce pokazać takiej pracy. Tak, i to jest dobre słowo nie miałam odwagi. Bo tak naprawdę to praca z błędem nam dużo korzyści przyniesie, ale tylko wtedy, kiedy dzieci czują się bezpiecznie. Kiedy one wiedzą, że jeżeli będą popełniały błędy, jeżeli będą robiły coś źle, to uzyskają pomoc, a nie zostaną ocenione czy w jakiś sposób skarcone, czy nawet ukarane za to, że ten błąd zrobiły. Dlatego tutaj mamy dużo do zrobienia. Wiesz, ja byłam nauczycielką, która pracowała bez stopni. Dlatego o, dla mnie to była naturalna sytuacja, że nad tymi błędami pracowaliśmy w klasie i dzieci nie bały się do tych błędów przyznawać. Pewnie trudniej jest w takiej klasie, w takiej szkole, gdzie za pracę dostaje się oceny. No i teraz jeżeli popełnię błąd, dostanę słabszą ocenę, to następnym razem będę robić wszystko, żeby tego błędu uniknąć, żeby dostać dobrą ocenę, tak jak mówiłaś, dam mamie do sprawdzenia albo jeżeli to jest w klasie, może ściągnę od kolegi, koleżanki. I dlatego też uważam, że praca bez stopni to jest dobrodziejstwo i dla nauczyciela, i dla dziecka. Ja myślę, że w tym momencie wychodzą nam naprzeciw nowe rozporządzenie, czyli praca domowa na informację zwrotną. Na razie zostawiam na boku ten wątek, że jest dla chętnych, to tu już jest duży obszar do pracy. W tym momencie tak czuję, że to może być szansa naprawdę do wprowadzenia Kultury pracy z błędem na podstawie tego, że nie stawia nauczyciel stopnia, udziela tylko informacji zwrotnej, czy to może być dla Ciebie początek pracy z błędem, ta nowa sytuacja? Myślę, że tak. Początek do pracy z błędem to jest wyeliminowanie wszystkich takich sytuacji, które powodują strach. Powodują strach, że na przykład nie zrobię pracy domowej dostanę słabą ocenę. Nie potrafię czegoś zrobić, to poproszę mamę, żeby za mnie zrobiła, tak? W związku z tym nauczyciel nie dostaje informacji zwrotnej od dziecka, bo tu też chodzi o tą informację zwrotną w drugą stronę. Jeżeli dzieci robią błędy, jeżeli się w czymś mylą, dla mnie to jest informacja zwrotna dla nauczyciela, który musi dokonać refleksji, musi pomyśleć, w jaki sposób teraz ma dalej pracować ze swoimi dziećmi. Ja wielokrotnie byłam w takiej sytuacji, że myślałam, że tak, że dzieci bardzo dobrze zrozumiały to, co robiliśmy w szkole, że świetnie potrafią to zrobić. I kiedy dawałam kontrolnie jakieś zadanie w klasie do zrobienia, i okazywało się, że ja tylko tak myślałam, że dzieci potrafią to świetnie. A dzieci, robiąc swoje prace, wykonując zadania, o które prosiłam, pokazywały, że tak naprawdę nie wiedzą dobrze o co chodzi. W związku z tym, była to dla mnie wskazówka, że ja muszę teraz pomyśleć. Jak ja mam dalej z nimi pracować? Być może wymyślić podejście do tego zadania z innej strony, być może poszukać jakichś narzędzi, które pomogą dzieciom zrozumieć. Więc dla mnie ta praca z błędem jest taką interakcją między dzieckiem a nauczycielem, żeby umożliwić dzieciom, żeby się uczyły. Bo jeżeli nie będę widzieć tych błędów, będę tylko dostrzegać to, co jest zrobione dobrze i będę dalej z dziećmi szła. To może się okazać, że w pewnym momencie ja idę tylko z niektórymi uczniami w klasie, a pozostałe dzieci gdzieś tam za zakrętem zostały i nie pracują tak, jakby mogły pracować. Jeśli powiedz mi, czy w tej pracy z błędem język ma znaczenie? Znaczy jakiego języka używamy, co mówimy do dzieci, kiedy ten błąd się pojawia, albo kiedy w ogóle dzieci podejmują się wykonania jakiegoś zadania? Mhm. Mm ja bardzo, bardzo dużą wagę przykładałam do tego, żeby od samego początku z dziećmi w pierwszej klasie budować taką postawę nastawioną na rozwój. Postawa nastawiona na rozwój to taka postawa, która pomaga dzieciom pokonywać trudności i nie przejmować się porażkami. Bo postawa nastawiona na rozwój to mówienie nie, ja tego nie umiem, tylko ja jeszcze tego nie umiem. Często o, o tym dzieciom mówiłam, nie mów, że czegoś nie umiesz, mów, jeszcze tego nie umiem. Dzieci bardzo szybko przejmowały ode mnie ten sposób. No i każda praca, każda nowa praca, każde nowe zadanie, z którym przychodziłam do dzieci, to było takie zadanie pod hasłem: sprawdź, czy potrafisz. Kiedy chciałam, żeby dzieci zmierzyły się z jakimś problemem, czasami były to nawet trudne problemy, które mogły nauczycielom wydawać się, że zadania, które dzieciom daję to są za trudne na pierwszą, drugą, trzecią klasę, że to są takie problemy dorosłe. A ja stawiałam dzieciom wyzwanie, żeby sprawdziły, czy potrafią, i żeby poszukały takich strategii, które pomogą im takie zadania rozwiązać. I zawsze, kiedy potem już po skończonej pracy dzieci prezentowały swoje strategie, ja bardzo się cieszyłam i podkreślałam to, zobaczcie, tyle różnych sposobów na rozwiązanie tego zadania znaleźliście. Jaka to wartość, że do celu można dojść różnymi drogami. I nie wszystkie strategie dziecięce okazywały się poprawne. Czasem się okazywało, że jakaś strategia wymyślona przez dziecko nie doprowadziła je do celu. Ale podkreślałam to, że należy się z tego cieszyć, że jakąś nową strategię wymyśliło, tylko teraz musimy sprawdzić, w którym momencie popełniło błąd. Ten błąd poprawiamy i to nie znaczy, że całe zadanie jest do wyrzucenia do kosza. To zadanie da się poprawić, tylko musimy znaleźć, w którym momencie pomyślenie dziecka poszło w złą stronę. I potem dzieci przejmowały też taką postawę, gdzie cieszyliśmy się z różnych strategii rozwiązywania problemów. I myślę, że dzięki temu dzieci nabierały odwagi, żeby próbować, żeby sprawdzać, czy ono rzeczywiście to potrafi. Bo strategia sprawdź, czy potrafisz zakłada, że ja mogę nie potrafić. Mogę nie potrafić za pierwszym razem, mogę nie potrafić nawet za drugim, ale w końcu znajdę sposób na to, żeby dojść do celu. Bardzo mi się to sprawdziło i od momentu, kiedy ja zobaczyłam, że te wyzwania sprawdź, czy potrafisz dają mi bardzo dużo informacji o dzieciach. I o każdym dziecku z osobna, i o całej klasie, to ja zarzuciłam takie tradycyjne sposoby sprawdzania wiedzy w postaci sprawdzianu czy testu. Już nigdy więcej nie zrobiłam sprawdzianu, ponieważ sytuacja Sprawdź czy Potrafisz dawała mi dużo, dużo więcej informacji o tym, co dzieci potrafią, niż test czy sprawdzian, który pokazuje tylko niewielki wycinek umiejętności dzieci. W takim razie, co byś zarekomendowała dla nauczycieli, którzy nie pracują w edukacji wczesnoszkolnej, zobligowani są wystawieniem oceny na koniec roku, bądź na przykład uczą w klasach egzaminacyjnych, to czy taka strategia sprawdź, czy potrafisz, jest do zastosowania dla tych starszaków? Myślę, że tak. Egzamin czy matury to już jest zakończenie pracy, podsumowanie, czyli ocena sumująca. W momencie, kiedy się przygotowujemy do, do egzaminu, ciągle jeszcze jesteśmy w procesie, ciągle jeszcze dzieci mają szansę czegoś się nauczyć, coś sobie powtórzyć, i w momencie, kiedy dajemy im zadania pod hasłem Sprawdź, czy potrafisz, ja myślę, że znosimy ten stres, który towarzyszy każdemu. Zwykłemu testowi czy każdemu sprawdzianowi stres związany z oceną. Bo sprawdź, czy potrafisz, zakłada, że ja mogę nie potrafić, tak? Ale za pierwszym razem mogę nie potrafić, ale potem poszukam sposobu rozwiązania i w końcu będę to umieć albo sprawdzę, czy ja to umiem. Te zadania sprawdź, czy potrafisz mogą być również do rozwiązania z, nie tylko indywidualnie, ale mogą być do rozwiązania w parze czy w grupie. To też znosi takie napięcie, znosi stres związany z procesem oceniania. A ja myślę, że na tym nam najbardziej powinno zależeć, nie żeby dzieci przygotowywały się do tego stresu na egzaminie, tylko raczej, żeby przygotowywały się do tego, że jeżeli dostaną zadanie, które w pierwszym momencie wydaje im się bardzo trudne, które myślą, że nie potrafią tego zadania rozwiązać albo przypomnieć sobie prawidłowej odpowiedzi, to one będą miały taką postawę. Tak, ja się zastanowię, spróbuję, jeżeli nie wiem, to wymyślę. Myślę, że, że takie zadania spraw, czy potrafisz, dają dzieciom szansę na to, żeby nabrać odwagi, żeby rozpracowywać zadania i wymyślać odpowiedzi. Ja to nawet nazywam kombinowaniem, bo zawsze lepsza jest próba rozwiązania trudnego zadania, niż nie zrobienia go tylko dlatego, że wydaje mi się trudne i myślę, że ja tego nie potrafię zrobić. Ja słyszę tutaj bardzo dużo o wytrwałości, o odwadze do podejmowania wyzwań, podejmowania się trudnych zadań. I teraz, jeżeli boję się błędu, to nie podejmę wyzwania, nie podejmę próby. Po prostu powiem: Nie wiem. Tak jest prościej, prawda? Oddam pustą kartkę. Tak, i tak zwykle bywa, jeżeli dzieci od samego początku pobytu w szkole mają takie doświadczenia, właśnie, sprawdzian, test, czegoś nie wiem, nie umiem, zostawiam puste miejsce. Natomiast ja zawsze pracowałam z dziećmi nad tym, żeby one spróbowały, żeby próbowały. No, właśnie, sprawdź, czy potrafisz. Jeżeli nie potrafisz, nic się nie stanie, ale sprawdź. I nigdy nie miałam problemu z tym, żeby dzieci właśnie podejmowały się bardzo trudnych zadań. Wiesz, ja mogę opowiedzieć o takiej sytuacji, która teraz mi przyszła do głowy, kiedy prosiłam dzieci o układanie zadań dla siebie nawzajem. Ja pracowałam bez podręczników, więc miałam różne strategie na to, żeby dzieci chciały rozwiązywać zadania. I kiedy prosiłam dzieci o układanie zadań dla siebie nawzajem, ja te zadania brałam do domu, potem przepisywałam, drukowałam i przynosiłam na zajęcia z podpisem. To jest zadanie Jasia, to jest zadanie Kasi, to jest zadanie Zuzi. I dzieci potem bardzo chętnie te zadania rozwiązywały. I pewnego razu dwaj chłopcy, którzy byli fanami gwiezdnych wojen, wymyślili zadanie, którego trudność przekraczała poziom drugiej klasy. To było pod koniec drugiej klasy, a zadanie brzmiało tak. Republika wysyła na misje żołnierzy. Na pierwszej misji było dziesięciu żołnierzy, na każdej następnej było trzy razy więcej. Ilu żołnierzy było na dziesiątej misji? I wiesz, i moje dzieciaki w drugiej klasie zaczęły to zadanie rozwiązywać, bo ba bardzo chętnie rozwiązywały zadania układane przez kolegów. I w pewnym momencie ja widzę, że mniej więcej około czwartej misji zaczęły się schody. Dzieci zaczęły się przerażać tymi liczbami, które tak rosły w takim postępie, i ja oparłam się pokusie pomocy rozwiązania tego zadania. Bardzo mnie kusiło, żeby pokazać im różne ułatwienia, ale moje dzieciaki znalazły sposób. One połączyły siły, bo najpierw to było indywidualne rozwiązywanie zadań, potem zaczęły sobie pomagać nawzajem. Na końcu cała klasa już to zadanie rozwiązywała, i dzieci doszły do prawidłowego wyniku. To było gdzieś około 190 tysięcy, już teraz nie pamiętam tej liczby, i to było w drugiej klasie. Dzieci znalazły sposób, gdyby one nie były nastawione właśnie na to, Gdyby wcześniej nie, nie pracowały pod hasłem spraw, czy potrafisz, to one w połowie tego zadania zadanie by zarzuciły, bo ono rzeczywiście było bardzo trudne, a chłopcy, którzy to zadanie układali, na pewno nie byli świadomi trudności, które to zadanie generuje. Ja byłam z dzieci dumna, zresztą one same po takim wysiłku były bardzo z siebie dumne i wiesz, Wyrzut dopaminy po wykonaniu tego zadania był widoczny gołym okiem. To po prostu była euforia. i Jest, rozwiązaliśmy. Proszę pani, to było takie trudne, ale daliśmy radę. To jest fantastyczna historia i chciałabym zobaczyć ten wysiłek na ich twarzach, bo to pewnie, pewnie z tym było związane. Ja przyznam się szczerze, że też pewnie musiałabym się zmęczyć, żeby to zadanie rozwiązać, ale brzmi to jak naprawdę wielka przygoda matematyczna. Słyszę od ciebie, Wiesiu, że o tym, jak pracuje nauczyciel z błędem, jak reaguje na błąd w klasie, to determinuje, jak będą na błąd reagowały dzieci, ale również rodzice. Mówiłaś o tym, że rozmowa z rodzicami jest tutaj szalenie istotna. To zadam Ci w takim razie pytanie: My rozmawiamy o uczniowskim błędzie. A co z nauczycielem? Czy w szkole jest przestrzeń na to, że nauczyciel może popełnić błąd? Raczej powiedziałbym nie, że może, ale musi popełniać błędy. Bo błąd to jest coś, co pomaga nam uczyć się, wyciągać wnioski z sytuacji, w których jesteśmy i wchodzić na wyższy poziom. Ja w swoim nauczycielskim życiu popełniłam mnóstwo błędów, ale wiesz, te błędy nigdy nie były przyczynkiem do tego, żebym ja pomyślała o sobie, że tak, że ja nie umiem, nie potrafię, tylko raczej, kiedy popełniłam błąd, a oczywiście, jeżeli popełniam błąd, to ja muszę wiedzieć, że ten błąd popełniłam. Czasami sytuacja w. Yy, klasie, sytuacja z dziećmi jest dla mnie informacją zwrotną, że ja chyba tutaj błąd popełniłam. Potem zastanawiam się nad tym i wymyślam sposób, co ja mogę zrobić, żeby ten błąd poprawić. Ja wielokrotnie popełniałam błędy, zwłaszcza na samym początku, kiedy zaczynałam pracę bez ocen, bo bardzo dużo sposobów wypróbowywałam. Dlatego, że źle postawiłam sobie na początku pytanie, bo ja chciałam znaleźć odpowiedź na pytanie, co zamiast ocen. Więc próbowałam, na, to było ponad 30 lat temu, próbowałam jakichś punktów, próbowałam gwiazdek, próbowałam słoneczek, chmurek, oczywiście zarzuciłam te, te sposoby, nawet próbowałam sprawności, bo byłam drużynową z i tak sobie myślałam, że te moje doświadczenia kiedy zuchy zdobywają sprawności, to może to przełożymy na język takich sprawności szkolnych. Okazało się to bardzo szybko fiaskiem, bo dzieci zbierały te sprawności tak, jak się zbiera punkciki. I potem się pytały, a proszę pani, a za to coś będzie? A, bo one miały takie dzienniczki, które tam sobie zaznaczały sobie, co już zdobyły. Ja musiałam się z tego wycofać, ale to też była dla mnie lekcja. A wnioskiem z tej lekcji było to, że jeżeli ja zabieram dzieciom oceny, zabieram stopnie, nie oceny, zabieram stopnie, to ja nie daję dzieciom w zamian nic. Raczej zmieniam sposób pracy tak, żeby wykorzystać dziecięce zainteresowania, które dzieci mają, a jeżeli nawet dzieci nie są zainteresowane tym, tą moją ofertą, z którą ja do nich przychodzę, no to ja muszę wymyślić taki haczyk na ich ciekawość żeby one zainteresowały się tym, co będziemy robić, żeby przyjęły to jako swoje. I dopiero właśnie praca z takimi, z takimi nauczycielskimi błędami pozwala nauczycielowi znieść się na wyższy poziom swojej pracy. Dzięki tym błędom, ja, które zauważyłam, ja poszukiwałam nowych rozwiązań, robiłam, mogę powiedzieć, jakiś kolejny błąd, to był dla mnie kamień milowy. To były kolejne studia podyplomowe, albo jakaś nowa książka kupiona, albo jakiś nowy kurs skończony bo dostrzegałam błąd, który bardzo chciałam naprawić, żeby być lepszym nauczycielem, żeby też te umiejętności moje pracy z dziećmi wchodziły na wyższy poziom. Dlatego uważam, że nie tylko mogą nauczyciele popełniać błędy, ale wręcz powinni, ale powinni również te błędy zauważać i coś z tymi błędami robić, a nie ukrywać. Wiele razy zdarzyło mi się rozmawiać z dziećmi właśnie o moim błędzie. Często było tak, że po skończonych zajęciach ja szłam do domu i myślałam o tym, co się w klasie wydarzyło, dlaczego nam nie poszło. I następnego dnia rano, kiedy zaczynałam zawsze od rozmowy z dziećmi w kręgu, i każde z dzieci mówiło o tym, z czym przychodzi, z czym zaczyna dzień, to ja wtedy też traktując dzieci bardzo poważnie, niezależnie od tego, czy one były w pierwszej, drugiej czy w trzeciej klasie, ja opowiadałam: że Słuchajcie, dzieci, ja coś źle zrobiłam, uważam, że tak nie powinno być. Dzisiaj tym się zajmiemy, jakie macie sposoby na to, żebyśmy mogli to poprawić albo żeby zrobić coś inaczej. Więc pokazując dzieciom, że ja też robię błędy, schodzę z piedestału takiego nieomylnego nauczyciela, pokazuję dzieciom, że błąd jest czymś normalnym, ale nie zostawiam go gdzieś tam z tyłu, nie ukrywam, tylko pokazuję ten błąd i próbujemy znaleźć rozwiązanie, żeby ten błąd poprawić. Wiesił, czy dzieci, tak samo jak dorośli, mają tak, że błąd ich obezwładnia, odbiera chęć do dalszego rozwoju? Że ten lęk, który towarzyszy temu błędowi, sprawia, że ja już nie chcę podjąć kolejnego wyzwania, że tych błędów było tak dużo, że ja po prostu nie mam siły, że ja już nie chcę, że to wyzwanie jednak nie jest na, na mojej możliwości. Myślę, że tak często jest. Ale ja starałam się uprzedzić takie sytuacje, właśnie zaczynając pracę z dziećmi w pierwszej klasie, od tego, żeby pokazać im, że nie ma się tutaj czego obawiać, nie ma się czego bać, są w bezpiecznym miejscu i właśnie będziemy pracować nad tym, żeby jeżeli zauważymy błąd, to będziemy go poprawiać, będziemy starali się być coraz lepsi. Ja już czasami dostawałam dzieci do pierwszej klasy, takie dzieci, które miały niskie poczucie własnej wartości. Bo coś tam wcześniej się zadziało, na przykład w przedszkolu, albo w domu, ktoś tam za coś skrytykował, albo powiedział, że ty nie umiesz tego robić, tak? nie umiesz narysować, albo nie umiesz przeczytać, albo coś. I potem ja widziałam, że to dziecko w momencie, kiedy dostaje zadanie, i ono obiektywnie jest łatwe, i myślę, że swobodnie by sobie z tym zadaniem poradziło, widziałam takie dziecko, które nawet nie próbowało rozpocząć zadania, tylko manifestowało to na różne sposoby, że ono tego nie będzie robić. Wyrzucało kartkę, tak, chowało się pod stołem, pokazywało swoją złość. A źródłem takiego zachowania był właśnie lęk przed popełnieniem błędu. Jeżeli dziecko zaczyna szkołę już z takim nastawieniem, to naprawdę praca nad tym, żeby pokazać dziecku, że ono może, że ono powinno spróbować że nawet jeżeli teraz tego nie umie, to nie znaczy, że w przyszłości nie będzie umiało. Praca z takim dzieckiem jest bardzo trudna i żmudna. Czasami dopiero około drugiej klasy udawało mi się dziecko przekonać, że ono da radę. To jest bardzo trudne, jeżeli dziecko już od, od wczesnych lat jest nastawiane na to, że ono powinno być doskonałe. Albo mama, która potrafi lepiej zrobić, pokazuje, że ona szybciej zawiąże sznurowadła, ona lepiej coś tam narysuje i dziecko nabiera przekonania, że jest słabe. I w tym momencie też, y, pamiętam, bardzo pomagało ustalanie kryteriów sukcesu wspólnie z dziećmi. Bo zawsze, kiedy pracowaliśmy nad czymś, to ustalałam z dziećmi razem kryterium sukcesu, pytając się, po czym ty poznasz, że osiągasz cel. Na przykład, po czym ty poznasz, że potrafisz napisać opowiadanie, albo po czym ty poznasz, że potrafisz napisać zdanie. I pamiętam takie dziecko, które miało bardzo duży problem z nauczeniem się czytania i pisania. To się stało dopiero w drugiej klasie. I pamiętam, kiedy w drugiej klasie zaczynaliśmy pracę nad opowiadaniem, nad pisaniem opowiadania, to to dziecko było przerażone, że jak ono dopiero zaczyna pisać zdania, a co tutaj w opowiadanie, czy ono w ogóle da radę. Układając kryteria sukcesu wspólnie z całą klasą, wymyśliliśmy takie kryterium. Twoje opowiadanie ma przynajmniej sześć zdań. Sześć zdań dla tego dziecka to jeszcze było do przyjęcia, bo ono zdania pisało i faktycznie jego pierwsze opowiadanie miało wszystko, co opowiadanie powinno mieć i wstęp, i rozwinięcie, i zakończenie ale miało dokładnie sześć zdań. Więc myślę, że ustalanie z dziećmi kryteriów sukcesu, które pokazują, że. Jest jakaś tam nisko postawiona poprzeczka, którą ty możesz osiągnąć, ale nie ma sufitu. Jeżeli chcesz, możesz dużo, dużo więcej. Więc dzieci, które nie miały z tym problemów, napisały bardzo długie opowiadanie. Dziecko, które miało problem, napisało sześciozdaniowe opowiadanie i ono też osiągnęło sukces. A nie ma nic lepszego motywującego do pracy, jak osiągnięcie sukcesu, nawet takiego malutkiego. Takie ciasteczko, które nam pomaga w docieraniu do celu. Mhm. Wiesiu, chciałabym zakończyć takim pytaniem, czy na każdym etapie edukacyjnym można rozpocząć pracę z błędem, nawet jeśli wcześniej dziecko doświadczało takich sytuacji, gdzie nauczyciel, czy rodzice, czy edukatorzy, raczej ten błąd był traktowany powiem to klasycznie, czyli na czerwono? Tak, ja myślę, że nigdy nie jest na nic za późno. To, że dzieci zaczynają w pierwszej klasie, to dla mnie było naturalne, pracując z takimi małymi dziećmi. Pewnie zaczynając później, w czwartej klasie, a albo nawet już w szkole średniej, pewnie wtedy trudniej dzieciom to zrozumieć, ale myślę, że warto podjąć taką próbę, warto pokazać im, że te błędy są czymś normalnym, że błędy są dla nas informacją zwrotną, która pokazuje, że coś trzeba zrobić, coś trzeba poprawić. I nigdy nie jest za późno. Nawet myślę, kiedy dzieci wcześniej miały takie właśnie złe doświadczenia, kiedy bały się, kiedy się stresowały przed popełnieniem błędu, na pewno, na pewno warto. Materiały o błędzie i jak z nim pracować, oraz o ocenianiu kształtującym mamy cały serwis. Pomagaj się uczyć, zapraszamy serdecznie. Mamy również mnóstwo materiałów o informacji zwrotnej, która dzisiaj została odmieniona chyba przez wszystkie przypadki, przez ciebie Wiesiu. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę i za Twoją historię o pracy z błędem. Dziękuję bardzo. W Centrum Edukacji Obywatelskiej w ramach programu Szkoła ucząca się od wielu lat wspieramy rozwój i doskonalenie nauczycieli oraz dyrektorów. Wejdź na www.sus.co.org.pl i dołącz do 10 tysięcy szkół, które wdrażają ocenianie kształtujące, wzmacniają współpracę oraz przywództwo edukacyjne. Ten i inne linki z przydatnymi materiałami znajdziesz w opisie odcinka. Scenariusz i prowadzenie Kasia Pianowska. Produkcja Ola Olażaczek Świstak, Wsparcie projektu i promocja Bartosz Marzec, realizacja Grzegorz Leczkowski, Studio pod dębem. Podcast pod dzwonku powstaje w Centrum Edukacji Obywatelskiej.